Mamy godzinę 15:47. No, w słońcu termometr się nagrzał, to na to nie trzeba patrzeć. Ciśnienie lekko spada, dlatego mnie głowa ćmi. No. I co już nam tu wskazuje? Tutaj jest równo, ani facet, ani baba. Czyli góralski termometr też wskazuje właściwą. Tutaj mamy barometr aneroidowy, ciśnienie 1015, czyli też wskazuje. A mamy dzisiaj 2 czerwca 2019 roku, dzień tygodnia, niedziela. I kochani, 5 minut temu dosłownie miałem telefon od pani z Jeleniogórskiego, od pani Sylwii. Pani Sylwia chce już zaadoptować jednego z kotków Gai. Konkretnie nawet sobie upatrzyła takiego kotka, który jest tam jasny, taki białego ma dużo i rudego. No i jestem trochę zaniepokojony, czy ten kotek jeszcze tam jest, bo wyglądało, że Gaja chyba chce przenosić. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest, że pani, która mieszka w Jeleniogórskim, mówi, że specjalnie przyjedzie po tego kotka. No wiecie co, specjalnie. Mówi, że ma 2 kotki adoptowane, ma pieska adoptowanego i chce adoptować 3. kotka jak najszybciej, jeżeli to jest możliwe. No to idę sprawdzić, czy ten kotek jest jeszcze, zobaczyć dokładnie, który to jest, żeby pokazać i mieć go już na oku, że tak powiem, żeby pani Sylwia mogła go adoptować. Także idę, mimo że byłem tam 2 godziny temu, to pójdę teraz sprawdzić i żeby się skontaktować z panią Sylwią i dać znać, jak sprawa się ma z kotkiem, którego chcę adoptować. No to jestem na dworze, jak widzicie, i idę w kierunku wieży tej Ciśnień, w kierunku Gai, tam gdzie ona skrywa te swoje kotki, i zobaczymy, czy ona jest tam. A jeżeli ona, to najbardziej, czy są kotki? No to jest pytanie, które mnie dręczy. Dręczy i męczy. Słońce grzeje, ptaszki śpiewają, ale mniej niż rano. Słychać bzykanie pszczół. Tam gdzieś ćwirek jakiś śpiewa. Tutaj pan Marek czy Władek łowi rybki. A ponieważ jest ciepło, to zapewne tutaj też jest ten słynny zaskroniec. Gdzieś na słońcu się wyleguje na betonie. Jak tam rybki biorą? Dopiero pan wyszedł, jeszcze nie złowił. A Piątek jest tutaj gdzieś? Nie widać go. A, to Piątek zaspał. Heh. Proszę, pan Marek tak tutaj łowi, że aż wydeptał. Z tej strony na pewno, z tamtej strony też. No. Idziemy, idziemy. Będziemy iść, skradać się po cichu. Po cichu pójdziemy, zobaczymy. Czy jest nasza Gaja? Czy są kociaki? No bo jakby nie było, to byłoby pytanie, gdzie one są. Jeżeli byłyby gdzieś tam w środku, już za parkanem, w tym pustostanie, no to musiałbym tam chodzić i poszukać. Przy okazji poszukałbym, gdzie kotki ma mamuśka, bo ona też tam ma. Mięsko zostało niezjedzone do końca. Muchy pszczą. Trzeba wyrzucić. Słyszę kotki, jak miałczą. Słyszycie? Są. Są 3. Widzę 3. Zobaczcie, 3 są. A mamuśki nie widać. O. Nie, te kotki już właściwie można adoptować. Zobaczcie, jak wychodzi. Zobaczcie, jak wychodzi. Wychodzi. Zobaczcie, wychodzą. One chcą iść po deskach. Jaki ładny. Zobaczcie, idzie, idzie. Kici, kici, kici. Chodź, kicia. One po desce chcą wchodzić, iść do góry. Kici, 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 kici. Chodź, kiciulek, kici, kici, kici. Kici, kici, kici. Kici, kici, kici. Kici, kici, kici. Są trzy, czyli jednego zabrała. Zobaczcie, one idą wszystkie do góry. Kici, kici, kici. Kici, kici, kici. Pani Sylwio, czyli to ten się Pani podoba, środkowy, rozumiem. I co najciekawsze, że on jest najbardziej taki samodzielny, on pierwszy idzie do góry, najbardziej ruchliwy jest. Ale są trzy, nie widzę czwartego kotka. Są trzy i on jest najgłośniejszy, a jednego nie ma. I one miauczą. To tak jakby były głodne. Wygląda na to, że będę musiał mleko stawiać na dół, bo być może być taka sytuacja, że ona je zostawi i nie będzie już ich karmić. Czy to jest możliwe, żeby zostawiła, że jednego zabrała, a resztę zostawi na pastwę losu? Chodź, kicia. Chodź, kiciulek. Proszę, jaką drogę ma do przejścia. I on chce iść. Zobaczcie, tyle. I on tutaj chce iść. Chodź, kiciulku. Chodź, kici, kici, kici. Chodź, kicia, chodź. Chodź, chodź, kicia. Suwa się, ale widzę już oczka mają chore. Chyba, tak? Bo jedno oczko jest w połowie zaklejone. Pani zobaczy, Pani Sylwio. Widzi Pani? Widzi? O, ależ on jest bojownik, samodzielny. Czyli ta pierwsza moja sugestia i przypuszczenie, że matka je wynosi tutaj, bo on był aż tutaj u wylotu, to mogła być taka, że on sam doszedł dotąd, ale on doszedł za matką, bo matka nie karmi może. Choroba wie. No wiecie co? Nie wiem, trochę się niepokoję, bo żeby nie było, że ona zabrała jednego i już te zostawiła na pastwę losu. Przyjdę wieczorem, zobaczę, czy będą głodne, czy nie. Jeżeli będą głodne, to wstawię mleko tam, żeby piły już, bo już są w takim stanie, że mogą pić. A zobaczymy tutaj, co się dzieje. Co jest tutaj? No. Co ja widzę? Kotka tu żadnego nie widzę. Mleko prawie wyjedzone wszystko, czyli kotka je. Teraz z tego, co zauważyłem, ona tutaj uciekała, więc może ona tutaj chować tego kociaka. Zaraz zobaczymy, czy tu jest jakieś miejsce, skrytka dla kotów. Wygląda, że są same śmieci. Tutaj nic się nie ma. No niestety wygląda na to, że ona jednego już wyniosła. A te trzy zostały. I teraz może tak głodne, że za matką wołają. No, położyły się do gniazda. No, zobaczymy. Zobaczymy. No, trochę się zdenerwowałem. I zmęczyłem, i zdenerwowałem. Serce mi zaczęło troszkę bić więcej, bo się niepokoję. Może tutaj przyniosła. I tutaj będzie przynosić. No nie wiem. No nie wiem, naprawdę kochani, nie wiem. Co o tym sądzić? Po prostu muszę przyjść wieczorem i zobaczyć, co będzie. Czy ona będzie, czy nie będzie, czy będzie przychodzić, czy nie będzie przychodzić. Na razie póki co nie widać jej. A co najciekawsze, ona powinna siedzieć się tutaj, trzymać, bo jedzenie ma. Przynoszę, czyli nie musi chodzić szukać jedzenia, ewentualnie wody. Jeszcze nie postawiłem to pić. Ale ona gdzieś poszła i nie ma jednego kociaka.